Witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. To jest program na drzwi Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan i rozmawiam dzisiaj z gościem topliwością Swami Bhakti Abhay Sridhar Maharajem. Dzisiaj naszym tematem jest medytacja i powtarzanie mantr. Ostatnio rozmawialiśmy o trzech duchowych ścieżkach w ramach Sanatana Dharmy i hinduizmu, czy hinduizmu. Mówiłeś o praktyce powtarzania mantr. Czym jest mantra? Mantra jest, wyjaśnia się słowo mantra na dwa sposoby. Składa się ono z dwóch słów: manas i tra, umysł i opanować. Mantra pochodzi z Wed. Innymi słowy, Wedy, czyli pisma objawione w Sanatana Dharmie, tym co nazywamy również hinduizmem. Słusznie czy nie, to inna kwestia, ale Sanatana Dharma, odwieczna religia. Ta mantra ma oczyścić umysł. Jest to również zaklęcie, ponieważ mantry zawierają w sobie skondensowany opis całej egzystencji. I Wedy są zapisane mantrami. Wedy nie są jakimś tekstem bieżącym zapisanym, tylko mantrami. W związku z tym te mantry zawierają w sobie potężne wibracje. Każda mantra ma również swoje bóstwo przewodnie, to, które je ożywia. Jak może warto było wiedzieć, że w Sanatana Dharmie określa się, że istnieje 33 miliony bogów i bogiń, prawda? I to jest takie określenie, które mówi o tym, że jest niezliczona, niejako ta 33 miliony to jest taka magiczna cyfra, która mówi o tym, że wszystko jest święte, wszystko zawiera w sobie energię, wszystko jest w zasadzie natury boskiej, prawda? No i podobnie z mantrami. Każda mantra ma swojego devata, swoje bóstwo przewodnie, które należy obudzić, do którego należy inwokować i które pomoże nam doświadczyć bawczego działania tej mantry. Powiedziałeś, że mantra służy do oczyszczenia umysłu. Czym jest ten termin? Bo już czasami to wzbudza jakby niezrozumienie. Czym jest oczyszczenie umysłu? Dlaczego powinniśmy go oczyszczać? Powinniśmy umysł oczyszczać dlatego, że Wedy opisują, że generalnie istnieją dwa typy bytowania. Bytowanie w świecie materialnym i bytowanie w świecie duchowym. Bytowanie czy egzystencja w świecie materialnym oparta jest na świadectwie i na wrażeniach pochodzących od zmysłów. Natomiast egzystencja duchowa polega na tym, że my jako świadomość znajdujemy się w stanie harmonii z rzeczywistością duchową, która z natury jest wieczna i doskonała. Czyli na czym polega oczyszczenie umysłu? Oczyszczenie umysłu jest potrzebne dlatego, że uważa się, że kiedy jesteśmy uwikłani w ten świat materialny, nasz umysł odbija duchową rzeczywistość w sposób nieprecyzyjny, zaburzony naszym własnym egoizmem i egotyzmem. W związku z tym, aby ujrzeć rzeczy takimi, jakimi są, musimy umysł uspokoić, tak ażeby stał się on tak jak tafla jeziora, ponieważ wtedy to, co jest, odbije się w tak uspokojony umyśle w sposób doskonały i pozwoli nam zrozumieć to,
kim my jesteśmy, kim jest Bóg i czym jest ten świat. W takim razie może wróćmy do samych mantr, czyli do tych słów, ponieważ jest czy modlitw, czy formuł medytacyjnych, jest ich wiele, mają wiele celów, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o trzech duchowych szkołach, czy możesz, nie wiem, przytoczyć, podać jakąś mantrę i spróbować ją przeanalizować, wyjaśnić jej znaczenie, czy sposób, w jaki sposób ona działa. Może z twojej tradycji, ponieważ jesteś wisznuitą, więc może jakąś mantrę wisznuicką. Mantry mogą być krótkie i mogą być długie. Kiedy są... W zasadzie mantra składa się ze swojej skondensowanej postaci, ze swojego nasienia, bidża. To jeden dźwięk i później rozwinięcie tego dźwięku jest jakaś cała mantra skierowana do określonego bóstwa czy do określonej rzeczywistości, prawda? Czyli mamy bidża mantry, mamy różne guru mantry, mamy różne gayatry. Gayatry generalnie, jest ich bardzo wiele, ale generalnie jest 24 gayatry mantry, które zrzucone są do 24 tak najgłówniejszych dewatów albo bóstw w tradycji Sanatana Dharmy. I te mantry powinny być inwokowane codziennie przez sadakę, przez praktykującego. W mojej linii w wisznuizmie Chaitanyi powinno się inwokować czy recytować te mantry przed wschodem słońca, w południe i przy zachodzie słońca. Zarówno bidża mantry, jak i gayatri mantry. Generalnie jest tak, że te mantry są zapisane w pismach wedyjskich, ale jest powiedziane, że aby one miały właściwe działanie, powinny zostać otrzymane od jakiegoś guru, który jest nośnikiem tych mantr, zrealizował ich ezoteryczną, ich tajemną treść, w związku z tym może przekazać nam podczas ceremonii inicjacyjnej to ezoteryczne znaczenie. Innymi słowy, może powodować, że kiedy będziemy intonować tą mantę, ona będzie miała ten potencjał zarówno pochodzący zarówno od samego bóstwa zawartego, jak i od tych wszystkich praktykujących, którzy na przestrzeni milenium intonowali czy recytowali tę mantrę. No, czy w takim razie przyjęcie takiej inicjacji, czy otrzymanie takiej mantry od jakiegoś mistrza czy guru jest konieczne? Wiele ludzi jakby obawia się takiego podejścia, ponieważ mają jakieś złe doświadczenia z religiami, ogólnie rzecz pojmując, to troszkę tak wygląda właśnie na religijnie. Znalezienie mantry gdzieś, nie wiem, usłyszałem gdzieś na internecie, na YouTubie, czy gdzieś w książce, jest niewystarczające, nie może być pomocne dla kogoś, kto jakby nie chce aż tak głęboko w to wchodzić, albo z jakichś powodów kojarzy mu się to negatywnie. Każde nasze działanie przynosi określone skutki. Więc oczywiście, jeśli ktoś usłyszy jakąś mantrę w telewizji, czy w internecie, czy gdziekolwiek i będzie ją powtarzał, więc w jaki sposób doświadczy jakiejś ulgi. Jednakże, aby być w stanie wykorzystać całkowity potencjał, totalność potencjału zawartego w mantrze, Wedy mówią, że niezbędna jest inicjacja od tego, który jest mantrimanem, czyli który niejako jest posiadaczem tej mantry. Inicjującym per se jest
sam Bóg, jednakże on działa poprzez pośrednictwo samozrealizowanej osoby mistrza duchowego. Taki jest proces opisywany w pismach wedyjskich i to jest proces autentycznego otrzymania mantry. Oczywiście nikt nikogo nie może zmusić do tego, ale jeśli chcemy rzeczywiście korzystać w pełni z tego potencjału, więc nie ma innej możliwości, jak przyjąć inicjację do tej mantry od mistrza duchowego. To jest taki jest wędryk wedyjski i nie można tego obejść w żaden sposób. No, wiele osób jest jakby zainteresowane powtarzaniem mantry, ponieważ widzą pozytywny efekt ich działania, zwiększa się koncentracja, uważność, czy osiąga się jakieś stany relaksacji. Wiele osób, które prowadzą biznesy, jacyś biznesmeni, menadżerowie chwalą się, że zaczynają dzień medytacją, powtarzają jakieś mantry. Czy nie wiem, jakie jest twoje zdanie na temat takiego zastosowania praktycznego dla człowieka zachodu, aktywnego człowieka zachodu właśnie tych mantr, czy tych formuł wedyjskich? Generalnie podział na ludzi zachodu czy wschodu jest błędny, ponieważ nie jesteśmy ani ludźmi wschodu, ani ludźmi zachodu, jesteśmy po prostu ludźmi, którym a idąc bardziej, mówiąc bardziej konkretnie, jesteśmy dziwą, jesteśmy duszą, która jest cząstką Boga i jesteśmy transcendentalni wobec uwarunkowań materialnych. Innymi słowy, podobnie jak Bóg, posiadamy wieczną egzystencję, która nie miała początku ani nie ma końca. Tymczasowo może się nam wydawać siłą swojego złudzenia, że identyfikujemy się z różnymi desygnatami typu jestem Polakiem, jestem Niemcem, mieszkam w Europie, mieszkam w Indiach, ale to są jedynie materialne desygnaty wynikające z braku posiadania czystej wiedzy. Także w istotnym sensie takie rozumienie jest niewłaściwe. Jednakże jest tak, jak jest. Niektórzy ludzie się tak identyfikują. W związku z tym i chcą nadal się w ten sposób identyfikować. Nie mają żadnej, nie odczuwają, tak im się wydaje w obecnym stanie ich świadomości, żadnej innej potrzeby. W związku z tym to są ci ludzie, którzy wchodzą na internet albo biorą jakąś książkę, powtórzą jakąś mantrę i odczuwają, że ona im pomaga i w sposób zupełnie niezobowiązujący zaczynają ją powtarzać, ale i odczuwają, że przynosi jakiś pożądany efekt. W związku z tym propagują to innym, radzą robić w sposób podobny. Jednakże po jakimś czasie, kiedy takiej praktyki zbudza się prawdziwy głód duchowy, a żeby wejść głębiej i wyciągnąć niejako więcej z tej mantry, otrzymać więcej błogosławieństwa z niej płynącego i wtedy tacy ludzie są kierowani ku tym, którzy mogą udzielić właściwego wtajemniczenia, które jest, jak powiedziałem wcześniej, niezbędne, ale by móc otrzymać pełną moc zawartą w tej mantrze. Czy to nie jest w takim razie niewłaściwe podejście do tego narzędzia? No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że mantra służy do wejścia w pewien wymiar rzeczywistości w określonej jakby szkole czy tradycji medytacyjnej, natomiast używanie jej dla doczesnych korzyści jest jakby zaprzeczeniem sensu samej mantry. Nie, tak nie jest. Mantrę można używać do jakiegokolwiek celu. I w zasadzie nie powinniśmy nikogo, niczego potępiać. No, po prostu ktoś jest na takim etapie świadomości, tak to widzi. Natomiast jeśli ktoś jest wtajemniczony w obręb jakiegoś rytuału, czy jakiejś denominacji, kręgu mistycznego, czy religii, wtedy dla takiego człowieka obowiązują inne wytyczne. Także no,
nie może być mowy o tym właściwe czy niewłaściwe. To jest takie zbyt daleko idące określenie, które w zupełnie niepotrzebny sposób eliminuje wielu z tych, którzy chcieliby, po prostu powodując w nich obawę i strach przed zawłaszczeniem ich poczucia niezależności. Nie powinniśmy tego typu straszaka używać, mając sądy typu właściwe, niewłaściwe. Mantra jest dobra, a w naturalny sposób obudzi się pragnienie ku czemuś, aby otrzymać więcej i wtedy ta obawa zniknie, ponieważ pragnienie będzie większe. Ja rozumiem. Czyli każdy może praktykować medytację z mantrą, niezależnie od tego, jaką ma motywację, jaki ma cel, czy po prostu podoba mu się. Tylko musi być świadomy tego, że że nie osiągnie, że to, co osiągnie, będzie ograniczone i niejako będzie korespondowało z tym poziomem, na jakim tą mantrę intonuje. Mhm. Ale czy to w takim razie by to oznaczało, że jeżeli ktoś jest niezainteresowany osiągnięciem jakichś transcendentnych poziomów wyzwolenia, czy wolności umysłu, nirwany, a jedynie jakby poprawieniem swojego bytu tutaj powinien udać się do odpowiedniej tradycji, odpowiedniego guru, odpowiedniej formuły i jakby rozwijać się No zawsze tak być powinno, ponieważ zawsze lepiej jest się udać do fachowca, niż działać nieświadomość na własną rękę. To jest tak jak z wszystkim innym. Ten, który jest wykształcony, posiada pod nią wiedzę i każdy nas w każdym obszarze życia potrzebuje właściwego przewodnictwa. No, rozumiem. Kim zatem jest guru? Ponieważ jest to taki temat, trochę taki termin, który wzbudza kontrowersje i różne emocje pozytywne i negatywne czasem. W związku z tym, kim jest guru, jak go rozpoznać, jak znaleźć taką osobę, którą można by nazwać tą nazwą, tym słowem. No guru jest właśnie takim ekspertem. On jest tym, który by zrealizował, czyli ma wewnętrzne doświadczenie właściwej mocy mantry i upoważniony jest przez całą linię swoich poprzedników danej tradycji do przekazania tej mantry w sposób zgodnymi z wartościami, jakie panują w danej tradycji. Znaczy możemy powiedzieć, że guru to jest po prostu nauczyciel? I tak, i nie, ponieważ guru jest czymś więcej niż nauczyciel. Nauczycielem może być każdy nauczycielem. Aby być nauczycielem jakiejkolwiek dyscypliny, potrzebujesz kwalifikacji w tym kierunku. Im więcej kwalifikacji masz, tym jesteś lepszym nauczycielem. Jednakże mantry w zasadzie pokrywają obszar życia duchowego, więc guru nie jest tylko zwykłym instruktorem, jest jednocześnie przewodnikiem duchowym. Taka różnica między nauczycielem a zwykłym instruktorem czy a guru. Guru jest generalnie i zazwyczaj, a przynajmniej powinien być, osobą samozrealizowaną, która jest we władaniu niejako mocy zawartej w tej mantrze. Czyli to nie jest osoba, która jedynie przeczytała jakąś tam stertę książek, zdała egzaminy, posługuje się w miarę biegle w jakiejś danej tematyce, tylko osoba, która jakby żyje tymi naukami, pokazuje w własnym życiu w praktyczny sposób. Tak, dokładnie. Taka jest, można powiedzieć, definicja guru. Acharya. Ten, który, inne określenie słowa guru, może szersze, ale nie będziemy rozwijać tego, w każdym razie acharya oznacza ten, który naucza przykładem swojego życia.
I to jest acharya, znaczy autentyczny guru, czyli ten, który swoim wewnętrznym doświadczeniem ogarnął totalność tego przekazu, jaki jest w formie kryptycznej, w formie sylaby czy dźwięków zawartych w mantrze. Ludzie na Zachodzie często szukają jakiejś opieki różnych guru, różni nauczyciele z Indii mają swoich zwolenników. Najczęściej często kończą się te relacje jakimiś skandalami finansowymi, seksualnymi, jakimiś różnymi rodzajami wykorzystywania. Czy to nie wynika z jakiegoś braku wiedzy tych osób z Zachodu, które szukają guru i nie są w stanie rozpoznać, kto jest, a kto nie jest i właściwym, prawdziwym guru i stąd jakby popularność takich różnych kontrowersyjnych osób? No tak, historia ludzkości uczy, zawsze tak było. Obecna sytuacja nie jest w żaden sposób jakimś nowum. Krishna wyjaśnia to w Bhagavad Gita gdzie indziej w sposób bardzo prosty. Mówi, że no, jeśli ktoś chce być oszukany, więc znajdzie się oszust. Także w jaki sposób, no to wszystko, co powiedziałem, to co mówię w tej chwili, ma głębokie zakorzenienie w tradycji wedyjskiej, która mówi, że cokolwiek nas spotyka w tym życiu, jest niejako na własne życzenie. Jest efektem naszych przeszłych czynów, czyli no, jest spowodowane karmą naszą. Także oczywiście, ponieważ każdy z nas z drugiej strony ma jakieś nieuzasadnione poczucie, że jest niewinny i wszystko, co mu się w życiu przytrafia, nigdy nie jest z jego winy. W związku z tym zazwyczaj koncentrujemy się na tym, ażeby naszą niedolę wytłumaczyć w taki sposób, żeby w sposób niezasłużony nas oszukano. Jednakże w głębszym sensie wedyjskim cokolwiek nas spotyka w tym życiu jest efektem naszej przeszłej karmy. W związku z tym, ponieważ musimy przerobić pewne doświadczenia, w związku z tym pojawia się oszust. To trudne jest do strawienia, mówić w ten sposób do, jak powiedziałeś, do ludzi zachodniego kręgu kulturowego, ale to, kim jesteśmy, czego nauczamy, jest tradycji wedyjskiej, w związku z tym uważam, że mam prawo do tego, żeby przedstawiać prawdę taką, jaką jest. Dla nas tą prawdą jest, że nic, co nas spotyka w tym życiu, nie jest bez powodu. Brzmi rzeczywiście trochę okrutnie albo trudne do przełknięcia. No ale te osoby w większości czy w wielu przypadkach nie widzą tego, że to jest jakaś... Są przekonane, że ta rzecz, która ich spotyka, jest właściwą i że ci, którzy krytykują, są obrazoburcami lub nie rozumieją, nie mają wglądu. Niemniej jednak, znając trochę tradycję, będąc trochę w tych kręgach, widzimy, że jest to błędne pojęcie, więc skąd takie przekonanie? Werbalnie czy intelektualnie ten problem jest nie do rozwiązania. Poświęcenie czasu, ażeby usiłować to wyjaśnić, w zasadzie nie prowadzi do niczego, ponieważ nikt z nas nie narzeka na brak rozumu. Każdy uważa, że ma go dość i no, jakkolwiek mędrcy, ci, którzy zrealizowali drogę, wiedzą o tym, że tak nie jest, ponieważ ktoś, kto ma wewnętrzne doświadczenie rzeczywistości, postępuje w określony sposób. Ja to mówię Bhagavad Gita, ona mówi jak taka osoba chodzi, co mówi, jak je i tak. A ponieważ Bhagavad Gita i to, o czym Krishna naucza, nie jest dla nas normatywne, w związku z tym nie uważamy, że dyskusja intelektualna na ten temat jest właściwym nośnikiem. Jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany tymi kwestiami, wtedy prosimy go, żeby próbował w sposób eksperymentalny poznać tajniki swojego własnego losu. To, co my mamy do zaproponowania, to jest system medytacji wedyjskiej.
Czyli w takim razie istnieje jakaś nadzieja czy szansa dla tych osób, które gdzieś tam dotykają ich jakieś nieszczęścia różnego typu na ścieżce duchowej? Absolutnie. Każdego z nas dotykają nieszczęścia każdego dnia. Oczywiście, że tak. Nadzieja jest, człowiek pozbawiony nadziei. Na zasadzie jest tak, jakby go nie było. Nadzieja jest niezwykłą cechą i konieczną cechą, jaką istota ludzka musi posiadać. To nas różni od jeden z czynników, które nas odróżniają od zwierząt, że człowiek może odczuwać nadzieję. Jest świadomy tego, kim jest i może w sposób świadomy kierować swoim losem. Tego nie potrafią zwierzęta. Także oczywiście jak najbardziej. Dziękuję za rozmowę. To był program Nad brzegiem Gangesu na kanale Tomasz Słodki Live. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Naszym gościem był Jego Świętobliwość Swami Bhaktiabai Sridhar Maharaj. Zapraszam wszystkich do lajkowania i do dzielenia się z tymi filmami na swoich własnych Facebookach. Ja mam na imię Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Dziękuję. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, niesamowici goście. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej telewizji. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, to subskrybujcie nas na YouTubie i polubcie na innych kanałach w mediach społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia.